Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej edycji Hoplani, tym razem świątecznej Boże Narodzeniowej. Macie przed sobą zasady zabawy, macie przed sobą fantastycznych sponsorów, mamy dla Was bardzo dużo nagród, jak zawsze. No i oczywiście mamy dla Was wiele fantastycznych tutoriali, a tym razem w formie kalendarza adwentowego. Ja przygotowałam dla Was kurs na taką dekorację świąteczną na płótnie. Także zapraszam serdecznie, na pewno już obejrzeliście ileś fantastycznych prac, a dzisiaj zapraszam na mój filmik. Ja jak zawsze przygotowuję sobie najpierw elementy, które prawdopodobnie być może będą mi pasować do mojego projektu. Bardzo rzadko używam wykrojników, ale czasami korzystam, szczególnie jeśli chodzi o właśnie jakieś listki, czy kwiatki, czy ramki, bo rzeczywiście czasami tego brakuje. W związku z tym tutaj mam wykrojnik, taką gałązkę świąteczną świerkową i wycinam sobie kilka z papierów. Ja korzystam z kolekcji 13 Arts. Tym razem mieszam tutaj kolekcję dwie takie zimowo-świąteczne kolekcję Dreamland, która była chyba wydana, ale ja się nie mylę dwa lata wcześniej, i kolekcję Christmas Stories, która była wydana w zeszłym roku, a i w tym roku ma jeszcze dodatkowe arkusze, ale postanowiłam tą pracę utrzymać w takich delikatnych, neutralnych kolorach. Także bazową kolekcją jest kolekcja Dreamland. Jak widzicie, to moje płótno nie jest duże, to jest malutkie płótno. Możecie tą swoją pracę, jeżeli będziecie wykonywać, zrobić na mniejszym, większym formacie. Może też to nie być płótno, może to być po prostu papier, ramka, pudełko. Możecie się zainspirować w dowolny sposób. Także ja sobie po prostu przyklejam, zaczynam od tego, że przyklejam sobie papier do płótna. Przyklejam go za pomocą medium, gdyż moja praca w założeniu ma być mocna, warstwowa, czyli będę tutaj dużo przyklejać rzeczy, będzie ich sporo, więc chcę być pewna, że ta baza będzie się dobrze trzymać. Mocny klej do papieru, myślę, że również dosyć spora warstwa tutaj zda egzamin. No, i tutaj zaczynam sobie przymierzać mniej więcej, co bym chciała widzieć w tej mojej świątecznej kompozycji. Mam kółko od tamborka. wzięłam jedno, bo nie wiem, to jest jakaś część, chyba gdzie zgubiłam resztę. Ale to, jak wiecie, w naszych tutaj przydasiach zawsze wszystko się przyda, i właśnie to kółko tym razem tutaj się przydało. Pomalowałam je białym gesso. Także, jak widzicie, początek pracy to jest po prostu papier, drewniane kółko, pomalowane białą gesso i kawałeczek takiego pluszu czy materiału futrzastego. Jak nie macie takiego gotowego, możecie wykorzystać jakieś stare kawałki, stare elementy, z, które po prostu z ubrań, których już nie korzystacie, albo po prostu gdzieś jakieś skrawki zostają takich właśnie. Plusza, pluszaków czy pluszowych elementów też można wykorzystać. Laski cynamonu wykorzystuję tutaj róż, różne elementy suszone. Jak wiecie, bardzo lubię je wykorzystywać w swoich pracach, szczególnie świątecznych. Więc warto mieć zawsze przy tych poronarodzeniowych klimatach do użytku jakieś szyszki, jakieś suszone, właśnie listki, gałązki i tak dalej, bo to się zawsze po prostu przydaje. W razie, gdyby mi wpadło do głowy podmalowanie tła, wolę sobie zabezpieczyć papier. Jeżeli nie będziecie używać mediów, nie musicie tego kroku robić. Ja po prostu zazwyczaj mam tak, że jeszcze coś dodaję i jeszcze coś dodaję, i, i potem um, po prostu lepiej, jak mam m, zabezpieczony papier. E, więc podmalowałam go tutaj na szybko gesso przezroczystym, e, które mi e, zabezpieczy papier przed ewentualnie e, akwarelą czy jakąś inną wodną farbką. No i układam sobie kompozycję. Z tego samego papieru z kolekcji Dreamland wycięłam też kwiatki. Tak jak mówię, z założenia miała być to być praca mocno-warstwowa. Nie wiedziałam do końca, jak ta koncepcja się potoczy, więc to jest taki trochę proces twórczy, który widzicie na bieżąco. Coś tam dodaję, coś odejmuję, coś. Coś zmieniam, ale to, to jest też właśnie fajne w tym, że w zasadzie możemy sobie na bieżąco tutaj te pomysły realizować. I to chyba was wszystkie, hmm, chyba wszystkie to lubimy, że, że coś tam możemy sobie zmienić, dołożyć, odjąć i ta koncepcja na bieżąco jakoś się w naszej głowie radzi. No więc tutaj sobie docinam, docinam ten, ten kawałek papieru z kwiatami i to jest moja druga warstwa. Na tym papierze i będziemy sobie dodawać kolejne, kolejne warstwy. Jak wiecie, ja lubię też używać różnych sznurków, sznuraczków, i tutaj sznurek jutowy do tej kolorystyki i w ogóle do koncepcji pracy będzie mi też bardzo fajnie pasował. W związku z tym owijam sobie tutaj. Ten mój plusz, czy to moje futerko, kilka razy wywiązuję sobie kokardkę, i ten sznurek będzie się gdzieś tam jeszcze pojawiał w kilku miejscach. Tutaj, właśnie z kolekcji Christmas Stories na tylnej okładce, macie fajne takie gotowe tagi do wycięcia. Więc taki tag dokładam sobie tutaj dla kontrastu, coś ciemniejszego. I też ten sam rodzaj sznurka czyli taki sznureczek, taka nitka jutowa tutaj będzie fajnie pasować i to sobie też podklejam na kostkę 3D bo tak jak tak jak mówiłam wcześniej chciałam, żeby ta praca szła nam do góry, czyli żeby było wiele, wiele warstw no i tutaj moje wcześniej wycięte listki gałązki świerkowa, które wycinałam na samym początku no i tutaj sobie dokładamy też według uznania Tyle tych gałązek, ile uznacie, że fajnie wygląda. One nam dodadzą takiej naturalności. Oczywiście możecie użyć innego wykrojnika, możecie też użyć dziurkacza, możecie wyciąć listki z papieru. Fajnie, jeżeli po prostu będą nam się tutaj uzupełniały te kolory i tematyka do się jakby tematycznie te dodatki do siebie pasują, wtedy na pewno wszystko Wam fajnie wyjdzie. Zresztą wszystkie poprzednie prace, które tworzyliście na podstawie moich tutoriali, po prostu mnie zachwycały i bardzo wszystkim Wam dziękuję, bo to też pokazuje, jak wiele różnych pomysłów powstaje na podstawie jednej inspiracji i po prostu no, zaskoczyłyście mnie wszystkie bardzo pozytywnie. I bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę to, to było fantastyczne zobaczyć Waszą interpretację. Naprawdę super. A wracając do tego projektu, tak jak mówiłam, zawsze do tych świątecznych prac lubię używać jakieś dodatkowo naturalne elementy, w związku z tym te małe suszeczki, jakieś suszone patyki, jak macie, jakieś inne elementy, jakieś drewniane dodatki, one wszystkie fajnie się tutaj będą nam sprawdzać. Ja też miałam takie metalowe elementy, te akurat są Tima Holca z napisami świątecznymi, i one też są takimi zawieszkami. Więc też na sznureczku można sobie właśnie fajnie dodać, dołożyć do pracy. One to są na tyle małe, że pasują i do kartek, i do jakichś małych tagów, więc też fajnie, fajnie je mieć. I dodają takie po prostu. Jest to coś innego. Jest to, jest to kawałeczek czegoś innego i na pewno wyróżnia się w pracy. Także generalnie to jak zinterpretujecie tutaj całą moją pracę, bo na pewno też nikt nie znajdzie dokładnie identycznych dodatków. Tu już Wam pozostawiłam pole do popisu i na pewno jak zawsze miło mnie zaskoczycie. Jak widzicie trochę u mnie to są takie, taka zbieranina rzeczy z różnych kolekcji, z różnych okresów. Także powoli doklejamy sobie różne elementy. Tutaj akurat znalazłam takie ciemno-zielone błyszczące gałązki. Mam też takie małe złote bombeczki na druciku, które sobie łączę po trzy. Pamiętajcie, że zawsze w kompozycjach te nieparzyste liczby elementów lepiej się komponują, lepiej wyglądają, więc 3-5 lub pojedynczo duże elementy. Więc po trzy takie, takie bombki tutaj sobie skręcam druciki i przyklejam w miejscu gdzie jakby pasują mi wizualnie te, te bombki. Także wybieramy sobie elementy, które pasują nam właśnie, jak mamy złote to złote, jak srebrne to srebrne, tutaj jeszcze dopasowuję sobie jak widzicie jakiś kwiat, jednak troszeczkę gdzieś tutaj było za pusto w tej dolnej części, więc dokładam sobie jeszcze, jeszcze troszeczkę elementów, właśnie między innymi kwiatki fajnie nam wypełniają takie, takie dziury, jak macie albo ewentualnie możecie dokleić jeszcze jakąś gałązkę czy bombkę, co Wam po prostu pasuje, co macie pod ręką. Bardzo też do tych świątecznych prac lubię te małe drewniane gwiazdeczki. One już się pojawiły też u mnie w zeszłym roku, ale po prostu nadal je kocham, bo pasują naprawdę do wszystkiego i pojawiają się i na moich świątecznych kartkach i na projektach różnych typu pudełka świąteczne, kanwasiki właśnie, czy jakiekolwiek inne. Także są, są przeurocze i są już od razu białe, są lekkie, więc bardzo łatwo je przykleić. No i teraz za pomocą białego gesso chciałam trochę przyszronić, czy pośnieżyć te moje elementy. Ten, ten kawałeczek robotka, który tam um, przykleiłam, e, tekturkę, um, szyszki możecie też przemalować na biało. E, czy te nawet bombki, jeśli na przykład za mocno wam się błyszczą, możecie też musnąć białym gesso. Ja tutaj tego nie robiłam, bo akurat moje są takie matowe. I, I nie bardzo mi tutaj przeszkadza to, że, że tak wyglądają, jak wyglądają, ale jeżeli coś chcecie troszkę przymatowić, przybielić, to właśnie białym gestem ten efekt tutaj takiego śniegu. A przy okazji, trochę wydobywania tekstury. Gesso jest tutaj chyba najfajniejszym produktem. Jeśli chcielibyście więcej śniegu, zrobić taką imitację śniegu, można też po prostu przełożyć albo pastę modelującą, albo białe gesso. Obo te produkty znajdziecie w 13 Arc, można to nałożyć za pomocą szpachli, na przykład posypać brokatem. Póki jest mokre, też to super imituje śnieg. Można przyłożyć to po prostu w woreczkę i tak jak taką tubkę cukierniczą i sobie zrobić różne wzorki śniegowe. Ja tutaj na tym śniegu się bardzo nie skupiałam. Bardziej chodziło mi o taki efekt przybielenia, przesłonienia więc białym gesso idealnie tutaj. Ten proces wykonałam, także polecam Wam ten produkt. On jest bardzo uniwersalny i, i właśnie nie tylko do gruntowania, ale też do, do takiego wykończenia pracy. Brakowało mi coś tutaj w tym miejscu, jak mówię, znajduję tutaj różne swoje kawałki jakichś starszych elementów. To jest kawałek po prostu odciśnięty z masy i pomalowany kolor glowem. Ten sam kolor będziemy wykorzystywać też za chwileczkę, jeszcze do tła. Bo tak jak mówiłam, no nie mogę się oprzeć, żeby gdzieś ten kolor dodać. Więc, jak chcecie mieć taki kolorowy element z masy, to fajnie go sobie po prostu pomalować kolor glowem. Możecie go zmieszać sobie wtedy albo z żel medium, albo z ciekłym medium, albo nawet z samą wodą i też efekt będzie zadowalający. Także tutaj mamy po prostu ten złoty element. To jest nic innego jak biała masa pomalowana farbką Color Glow. Tutaj dodaję sobie troszeczkę żel medium. Trochę nie widać może, bo to jest przezroczyste i tutaj może za bardzo nie widać gdzie to żel medium jest dokładane, ale wszędzie tam, gdzie chciałam dodać teksturę Dokładałam sobie to Żel Medium, i póki oto jest mokre, zobaczcie, możecie sobie posypać e, czy gwiazdeczkami. Tutaj jest taki, e, takie są gwiazdki konfetti, to jest taki grubszy brokat w kształcie gwiazdek. Możecie użyć złotych mikrokulek, to co ja również tutaj zrobiłam, e, lub jakichkolwiek innych wsypek, e, właśnie czy szklanych mikrokulek, czy e, kawałki, miki, żwirków, cokolwiek, co jest teksturowe, jeżeli lubicie teksturę. No to fajnie gdzieś tam sobie tej teksturki troszkę dołożyć. No i to, co ja lubię najbardziej, czyli gdzieś tam podmalowanie, jeszcze e, użycie tych mediów, tych, te, tego kolorku trochę. Tutaj tych kolorów nie dodaje dużo, dlatego że praca już jest i tak mocno bogata, i pewnie dla wielu z Was nawet za bogata. Ale pamiętajcie, że nigdy nie musicie krok po kroku tutaj naśladować tutorialu. Jak najbardziej możecie zatrzymać się na którymś etapie. Możecie zrobić tą pracę zupełnie bez mediów i ona też będzie wyglądała na pewno ciekawie. Natomiast ja nie byłabym sobą, jakbym nie pokazała Wam użycia mediów, bo też uważam, że gdzieś to tam jest moja rola, żeby zachęcać Was do tego, żebyście próbowali tych mediów i żebyście próbowali je dokładać do, swojego, do swoich prac. W związku z tym, tak jak pamiętacie, papier miałam zabezpieczony i mogę spokojnie tutaj dokładać sobie różne wodne media, więc dodałam troszkę farb akwarelowych 13 arc, a teraz Color Glow, to jest taka farbka w proszku metaliczna, na pewno już ją świetnie znacie, i tylko z samą wodą możemy ją wymieszać i tutaj dodać można ją też oczywiście mieszać z innymi mediami, ale tutaj jak najbardziej z samą wodą chcę taki efekt akwarelki błyszczącej, więc nie muszę tego z niczym innym mieszać, wystarczy z samą wodą możecie po prostu podmalować elementy, możecie pochlapać i ten efekt takiego błyszczącego koloru po wyschnięciu również zostanie. Także jak widzicie, dodaje do takiej głębi pracy, także to podmalowanie ja po prostu bardzo lubię. A z kolei tam, gdzie jest troszeczkę za ciemno, możecie sobie podmalować na przykład białą akwarelką, odrobinkę też pochlapać tą pracę, możecie białą akwarelką zmieszaną z wodą. Także tych mediów tutaj nie ma jakoś bardzo wiele, ale ten taki jakiś dotyk tego koloru musiał być i, i gdzieś ta farbka nam uzupełnia, wypełnia jakby też te elementy jakby łączy w całość na koniec. Także dla mnie ten zabieg gdzieś tam no, jest naprawdę ciekawy. Także praca praktycznie jest gotowa. Zachęcam Was do próbowania swoich sił, do robienia swoich wersji, jestem niezwykle ciekawa. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu do końca, jeśli ktoś wytrwał. Życzę Wam, kochani, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że ten rok przynajmniej nie będzie gorszy i co, będziemy troszeczkę wszyscy szli w dobrą stronę, więc składam Wam bardzo serdeczne życzenia, ciepłych, spokojnych, rodzinnych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrowia i trzymajcie się, kochani. Dziękuję za uwagę. Pa!